10 sekund na wejrzenie w sumienia poselskie. Wczoraj poseł Płaczek proponował, piękna świecka tradycja, 10 sekund. Panie pośle Berkowicz, pan krzyczał hańba? Nie. A, Wawer mówi prawdę, dobra, bo okrzyk hańba się już trochę zdewaluował w tej Izbie, już zdążyłem się tego nauczyć. Bardzo proszę, panie Krzysztof. Czym byłby dzień rozpoczynania obrad Sejmu bez wniosku formalnego pana posła Jarosława Sachajki z koła Kukiz 15? Panie pośle Suski, zazdrość nie jest dobrą cechą. Teraz mam relację z panem posłem Kowalczykiem. Bardzo proszę. Głosowało 434 posłów, za 240, przeciw 191, wstrzymało się 3. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2024. Nie wiem, panie pośle Kaleta, jaki Rysiek? Ale Rysiek siedzi przecież grzecznie i się nie wyrywa. No, co panu chodzi? To już jakieś freudowskie marzenia i pragnienia tu się odzywają. Umówcie się, panowie, kuluary, sala. Panie pośle Kołodziejczak, ale pan się nie wypowiadał, więc nie może pan prostować, bo prostuje się swoje wypowiedzi, a nie czyjeś. Panie pośle, zgłosił pan wniosek i teraz, rozumiem, będziemy go głosować. Ale to będzie, panie pośle, never ending story, bo za chwilę będzie sprostowanie do sprostowania, a później jeszcze jedno sprostowanie. To znaczy pan rzeczywiście ma prawo formalnie do sprostowania, bo pan mówił i teraz pada pana nazwisko. Panie pośle Kołodziejczak, proszę nie iść tą drogą. Panie ministrze. Nie, w sumie może pan iść tą drogą, bo przechodzi pan tylko. Bardzo proszę na chwilę, ale dosłownie na chwilę i głosujemy odraczanie. Drodzy państwo, na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 3. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Poseł Kaleta z posłem Petru udają się do Hawełki, a resztę z państwa informuje, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Widzimy się za tydzień w czwartek na kolejnym 4. posiedzeniu Sejmu, a ja oddaję prowadzenie. Zaraz się dowiem, komu z kolegów i koleżanek. Dziękuję serdecznie. Dziękuję sekretarzom Sejmu, całemu personelowi i zamykam posiedzenie Sejmu.